Cześć wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie będzie o papudze falistej, bo słuchajcie, użytkownik Najak, pozdrawiam go serdecznie. No i pisał mi, że jest chory, także no, zdrowiej kolego. I powiem ci, że ja też jestem przeziębiony od wtorku zeszłego, także no, witaj w klubie. No i prosiłeś o film o falistej. No więc ten film jest właśnie dla ciebie, ale zapraszam każdego zainteresowanego. No także, czy drogie jest utrzymanie papugi? No, powiem szczerze tak, klatka taka w miarę, moim zdaniem, no jak widzicie, taka rozmiarowo klatka, no żeby była, no to ponad 100 zł trzeba by było dać. U mnie klatki naprawdę... Ta, jak i ta, którą mam, w której mam nimfę, no to ponad 100 zł chyba. Ta nie pamiętam dokładnie, też chyba ponad 100 zł, a tamta na pewno na nimfę ponad 100 zł klatka. Także klatki są dosyć drogie. No druga sprawa, karma dla papugi. W moich sklepach tak cena się waha 4,50-5 zł za karmę, która jest gdzieś... tych rozmiarów. Za takie opakowanie 4,50 pod 5 zł trzeba dać u mnie w moich sklepach. Dodatkowo należałoby zadbać również o to, żeby papugi miały w klatce patyki pokryte korą, żeby mogły sobie tępić pazury i stale rosnący przez całe życie dziób. To jest bardzo ważne. Dodatkowo do diety papugi należy podawać owoce, warzywa, oprócz standardowej karmy. Należy również zadbać o prawidłowe upierzenie papug, o co również bardzo dobrze zadbamy. Raz czy dwa razy w tygodniu, a nawet częściej w okresie zimowym, skraplając je po prostu wodą, gdyż te pióra się odświeżą i sama kondycja papugi się poprawi. No, warto również zadbać może o jakiś piasek na dno klatki, bo łatwiej będzie utrzymać klatkę w czystości i higiena klatki będzie bardziej zachowana. Papugi bardzo łatwo się oswajają i naprawdę, słuchaj, Najak, jeżeli chcesz papugę mieć oswojoną, kup jak najmłodszą. Kupisz najmłodszą papugę, bądź to ręcznie karmioną, czy taką, która jest jeszcze w wieku dopuszczalnym do oswojenia. W przypadku papug falistych około 6 tygodni. Naprawdę gwarantuję ci, że jeśli będziesz dla niej miły, papuga ci zaufa i będziesz miał wspaniałego pupila. Ja raz swego czasu miałem papugę, która się nawet mówić nauczyła, także bardzo miłe są te ptaki. Naprawdę kupisz papugę w odpowiednim wieku, czytaj ręcznie karmioną i masz papugę wspaniałego pupila na wiele, wiele lat. Dlaczego klatka musi być bardziej, nawet bym powiedział, szeroka niż wysoka? Te papugi są papugami długoogonowymi, co oznacza, że bardziej wolą sobie przelatywać. No, Olaf nie jest może tego wybitnym przykładem, bo jest niestety chory na francuskie pierzenie. Nie ma lotek, sterówek ani ogona, no niestety nie lata. Dodatkowo ma pióra tak osłabione, że dwa razy machnie skrzydłami w nic, nie uderzając z nimi, i potrafi mu się puścić krew z tych piór. Także jest biedakiem i przeżył tylko dlatego, bo on jest ptakiem z woliery, że go kupiłem, bo nie zamęczyły go inne papugi, nie zdominowały go i dostawał bez przerwy jedzenie oraz jego dieta jest stabilizowana przez owoce i warzywa. Także no, klatka dla papużek falistych powinna być bardziej szeroka aniżeli wysoka, gdyż te papugi bardziej lubią latać. Także w sumie na tyle by było o tej papudze. Mam nadzieję, że film Ci się podobał i do usłyszenia następnym razem wszystkim. Cześć!